Witam, witam, witam! Ja jestem Venom Lazarus, a to jest kolejna część z cyklu Minecraft Ultimate Mod Survival. Tak, kochani, to jest dokładnie to. Ostatnio pamiętaliście naszą wyprawę, jeżeli chodzi o poskórę. No niestety nie była to jakaś super udana, bo musiałem jeszcze poszukać po tym trochę. Ale udało się. Oj, jak wiatr wieje, zobaczcie. Tak, jeden z widzów powiedział, że za dużo ułatwia mi życie ten latanie batkiem. Zgadzam się, dlatego będę starał się częściej chodzić jako ja. Ja, w sensie Venom. No, ale do pewnych rzeczy niestety batka trzeba. Czekajcie, jest takie coś fajnego. Sobie ulubionych wybierzemy. O, z tym batkiem i się tego nie wstydzę. I tak wygląda... O, prawie spadłem. I tak wygląda po moich przeróbkach chałupka. Jednak stwierdziłem, że te bale wstawię, bo chciałem, żeby tak coś ciemnego wyróżniało nas tutaj, jeżeli chodzi o nasz, że tak powiem, naszą górkę. O. Stwierdziłem również, że jednak to też szkło wybierzemy. O to. Bo jest to, że tak powiem, bardzo proste do skraftowania, a nawet ładne. Tylko nie pamiętam, jak się je robiło. Chyba tak. O. Poczekajcie, poczekajcie. Gdzieś tu jeszcze. O, tu mam trzy. Dobra, i niech się przepala. W dzisiejszym odcinku no, udało mi się, tak jak mówiłem, zebrać troszeczkę skóry. Zrobimy sobie backpacka. Brązowy, czarny. A jakie mamy coś? Gdzie nie będę nic musiał kolorów wrzucać. Dobra. Gdzie jest skóra? Gdzie jest skóra? Gdzie jest? Tu jest skóra. I teraz tak, co ze skórą? Jak to się robi? Nitek nie mam, no kurde. No nie mam nitek. No nie ma nitek. Nie ma nitek. Więc będziemy musieli liczyć, kochani, przy pierwszej wyprawie tylko i wyłącznie na siebie. I może trochę nitek zdobędziemy. Powiem wam tak, mamy mało żelaza, ale możemy zrobić sobie tak, pochodni dużo. Bo dzisiaj idziemy kopać. Niestety przykro mi wszyscy ci, co, że tak powiem, nie cierpią kopania. To po co grają w Minecrafta tak naprawdę, to nie wiem. O, tu jeszcze jest tak. Okej. Przecież Minecraft to przede wszystkim jest kopanie i przyjemność z tego. Może być mało. Jeszcze wrzućmy. A tam wszystko będziemy mieli. Czekajcie. Zróbmy sobie jeszcze patyczków. Aha. Dobra. To zostawmy. Skraftujmy sobie 2 kilofy. Okej. To zostawmy. Patyki weźmiemy, bo powiem wam tak, może być sytuacja taka, że będziemy potrzebowali skraftować sobie coś. A propos kraftowania. No to dawaj tego craftboxa weźmiemy. A po co, czemu nie? No dobra, powiedzmy, że jedzenie jest. Możemy iść, jechać, lecieć, jakkolwiek. Wyczaiłem gdzieś tutaj pod górą naszą od razu. Daleko nie będziemy chodzili. O, i idziemy po surowce. O, tak. Do tego celu Venom weźmie sobie, zmieni się w siebie. Bo zaraz powiecie, że nawet kopać nie umiem bez tego. No dobra, no to jedziemy, kochani. O, jest. Oj. No. Serwer dzisiaj widzę. Odmawia posłuszeństwa. Co to jest? Appetite. No. Poczekajcie chwilkę. Takie małe, że tak powiem, przecięcie. Teraz powinno być lepiej. Dobra. Czyli Appetite. O ile dobrze pamiętam, to jest, widzicie, z Forestry, nie? Forestry to jest ten... Właściwie Forestry, kurde, nie pamiętam. Forestry to chyba przede wszystkim chodzi o...
Farmy, jakieś drzewa, te sprawy, nie? Zaraz, co tu mamy? A to co? Splitbug. Jakiś plujący robal, weźmiemy, zobaczymy. Soli na razie nie biorę. Potrzebuję minerałów. Minerałów. Tak, czytałem, kochani, komentarze, nie ma sprawy. Widzę, że... O kurna. Dużo wiecie na temat tych modów. Więcej niż ja. Poczytałem sobie o tym o respawn. Ciekawe rzeczy, szczególnie z tym klikaniem mrówek. Ja wam dam niespodziankę, kuźwa. Pobicie się między sobą, kuźwa. O, właśnie. Dobra. Z pewnością potrzebuję dużo węgla. To jest konieczność. Lepszy kill off. Bo patrząc po tym, jakie... Zobaczcie, coś wam pokażę. Wpiszmy sobie pickaxe. Pi... Cyk. Zobaczcie, ile kill-offów. Jest masakra. Są ametystowe, rubinowe, emeraldowe nawet. Ultimate. Wow. Zaraz, one mają atak. Zobaczcie, widzicie? No bo... Zwykły ma 4, 5 ma diamentowy i to jest najwięcej. 5,25. 6, 13 atak? Ale to jest już przesada, zobaczcie, 38. Czyli nie muszę, że tak powiem, nosić miecza wtedy. Śmieszne. No dobra, gdzie my idziemy właściwie? Te kurde, właśnie, czytałem, że ten ultimate... Coś zielonego. Kurna, boję się, że mi coś zejdzie na głowę. Że ten ultimate, taki zestaw... O, uranium, uranium, o, uranium do modów technicznych, przyda się. Hydrolisk. Ciekaw jestem, co to jest. Weźmiemy. Okej. No dobra, to znowu apatajt. Apatatajt, patatajt. W ogóle, co tu... O, uranium. Uranium jest z tego, co wiem, rzadkie. Ale bardzo... Uuu, to jest jeden z surowców, kochani, który będziemy bardzo dużo potrzebowali. To jest koper. Koper? Właśnie, po polsku co to jest koper? Miedź? Kurde. Zobaczcie, marmur. Bierzemy. Cholera, to będziemy 5 razy latali do domu, coś czuję, bo tu takie... O mamo, zobaczcie ile tego jest. Weźmiemy sobie troszeczkę, będziemy mieli, wiecie. Weźmiemy sobie stack, o. Nie będziemy brali więcej. Wiemy gdzie przyjść, jakby coś. Okej, okay. Dobra, żelazo, oj żelazo, oj żelazo, jak ja potrzebuję żelaza. Ciekawe, co za... Niezależnie od rodzaju, czy mody, czy nie mody, prawda? Zawsze żelazo jest w cenie. Zawsze go schodzi tyle, że... Czekajcie, ile mam? 42. Czy jeszcze trochę? Okej. Okay. No. Pytali się niektórzy... Venom, Venom, czy udostępnisz paczkę modów? No, tutaj to wrażliwy temat się zaczął. I mamy 64. Dobra. Później przyjdziemy sobie tutaj, jakbyśmy chcieli coś tego. O, żelazo. Musimy pamiętać, że pod domem mamy kopalnię marmuru, nie? No i chcieliście, kochani, żebym udostępnił paczkę, a ja już od razu mówię, nie mogę. Zrozumcie dlaczego. Sami sobie możecie zrobić paczkę dla własnego użytku. Ale zawsze przecież skąd pobieracie mody? Przeważnie z oficjalnych stron producentów, no nie? Tych modów. No i o to chodzi, że każdy, kto zrobił moda, jest z tego dumny i trzyma to na własnej stronie i tak dalej. Dzięki temu ma wsparcie. Co to jest w ogóle to? Jakiś Quartus Quartz. No i zbieramy wszystko ogólnie.
Nie mam pojęcia, po co mi to wszystko, ale zbieramy. Jestem taki, wiecie, zbieracz, o! Sęk w tym, że... O, wiecie, co by było dobre? Spawner pająków. O kurde, ale by mnie to uratowało. Co to jest? Allosaurus. No, i wracając do tematu. Każdy sobie zastrzega, że przepisy są takie, że... stworzyli moda i można tylko pobrać z ich strony. Więc formalnie ja nie mogę ich udostępniać. Mogę wam zrobić listę modów, taką jak na dole pod filmikiem. I wy możecie sobie taką paczkę sami zrobić, jeżeli umiecie. Jeżeli nie, no nie pomogę wam wiele, bo to jest... Dla mnie też było trudne. Kombinowania i tak dalej. Ale da radę. Jak ktoś jest bystry, dojdzie sam. Kurde, ile tego jest apatajtu? Węgiel. Więc niestety nie udostępnię wam paczuszki. A chciałbym. No ale nie wolno mi. Proste. Więc nie piszcie komentarzy typu o, udostępnij paczkę. Pewnie i oczywiście i tak będziecie pisali, ale to mówię, że ci, co byli zainteresowani, to będą wiedzieli, o co chodzi. Ale serdecznie zapraszam na strony, co to jest? Apple Co. Jak to, kurde, krowa... Weźmy to. Jabłkowa. I powiem wam, zapraszam serdecznie, oczywiście, patrzcie, po to wam dałem mody, żebyście sobie wygooglowali temat, znaleźli ich strony. I będziecie mogli sobie pobrać. Nie musicie wszystkiego, bo tego jest, no mówię, tu jest multum. To jest olbrzymia paczuszka. No. Okej. Okej. Żelazo. Kurde, jak ja cię potrzebuję, żelazo. Na razie odpukać tu, ale ja tu nie widzę mobów złych. Koper. No, oprócz tych szkieletów na początku, nie? Co się w końcu zaczęli lać między sobą. Wiecie co, diamenty by się przydały. Ja nic nie chcę mówić. Kurde, i teraz pytanie zasadnicze, gdzie tu znaleźć najwięcej diamentów, bo domyślam się, że na pewno jest jakiś sposób, tylko ja jeszcze go nie znam. Wezmę ten kwarc, może się przyda. O. Tu jesteś, kolego! A tam... Cik. Jak się fajnie rozpadł. Hadzia! Zauważcie, że rozpadają się też inaczej, o. Niż w oryginalnym Minecrafcie, bo to też jest mod. Dobra, trochę tu poświecimy. Dzień dobry. Ja tutaj przyszedłem ze światełkiem. O, tu w dół można. Właśnie się zastanawiam. Może pójdziemy w dół? W ogóle ile ja czego mam? Bo dużo niczego. Jest znowu jakieś kryształy. Po co ja to zbieram? Kurczę, szkoda, że tego plecaczka nie mam. Jak bardzo żałuję, no. Ale wszystko w swoim czasie. Na razie to mi potrzeba żelaza. O, i koper, bo koper też się przyda. W ogóle, co można z tych... Czekajcie, co to jest? Certus. Czekajcie, pomieszamy. No dobra, można zrobić fajne bloki, można zrobić filary. No, dobra, no, co dalej? Jakieś... noże do cięcia. O. Kill off, 4 ataku. To bez rewelacji. 6 ataku miecz, a ja mam... To tyle, co żelazne. No to się nie opłaca. O! Ameliniu! Ameliniu może się przydać, nie wiem po co, ale... Czekajcie, oświetlimy. Kurna. T-Rex! Jak to chcę. Chociaż nie wiem, czy to będę chciał spawnować. Co to jest? Pig! Świnka? Nie no, świnki to bez przesady. O, oświetlimy. Dajcie żelazo! To jakoś tu, kurde, spokojnie, powiem wam. Ale wiecie, co to przeważnie... Przeważnie to oznacza jedno. Że coś się kuźwa stanie. Co to jest? O! Tin! To jest cyna. Czyli to będzie mieć. To. Koper.
Dobra. Hoppa, hoppa. Okej. Aktualnie na serwerze nikogo nie widzę, bo to taka pora, wiecie, dzisiaj akurat mam dzień wolny w pracy, sobie zrobiłem urlopik krótki i powiem wam, wszyscy pracują, a ja się opieprzam, hi, hi, hi. No ale dobra, kiedyś będzie trzeba, że tak powiem, to odpuścić sobie. Ojej, level 30, po co mi 30 level, jak ja nawet nie mam gdzie go wydać. Co to jest? Himerite, z Ars Magiki, no dobra. Od razu mówię, Ars Magica, czyli ten tutaj magiczne, prawda, możliwości. To jestem ciemny jak... No, bo będę musiał się poduczyć, pomożecie mi. Jeżeli ktoś zna mod Ars Magica, to będzie mi podpowiadał. Ale to dopiero później, jak się ogarniemy, dam znać. O! Tutaj pójdziemy na górę. Okej. Kurde, czemu tu tylko koper jest? Co jest grane? Znaczy, koper jest dobry, no ja nie mówię. O, i apatite. Pieprzę ten apatite. Mam już go tyle, że... Wiecie co? A my pójdziemy w dół. No i bardzo dobrze, i mamy cynę. I znowu cyna. Żelazo, węgiel. Bierzemy, bierzemy. Hurtowo. O, proszę, hurtowo, tego tak mało. Tu ten himerite. Z jednej rudy chyba wypada dwie, tak? Tu jedna. Trzy. Okej. Okay. Myślałem się, że do czegoś to będzie używane, więc weźmiemy. Teraz sobie pokopiemy żelastwo. Ach, i trzcinę trzeba by znaleźć. Cholerka. Będziemy potrzebowali bardzo dużo trzciny, kochani. Przynajmniej na początek. Bo moim marzeniem jest, żeby zrobić sobie query. Query to jest taka maszynka. Tylko trzeba by wymyśleć, jak ją, do czego ją podłączyć. Czekajcie, który to mój kill off? Ostatni. No dobra. Do czego by ją podłączyć? Do jakiejś energii. Na jakiś sobie generator walniemy albo coś. Która kopie. Kopie za nas. I wydobywa przedmioty i wrzuca je do skrzynki nam. I to jest fajne. Tylko jest jedno ale. Mamy dwa rodzaje query, bo tu są dwa mody. Jedno query to jest standardowe. Czekajcie, jak to się... No więc tak, query. Kła... Tak się to pisze. O! I Y. Proszę, mamy dwa rodzaje query. Jedna to jest taka. Teoretycznie dałoby ją się zrobić, ale kurczę... Z Buildcrafta, dodatek Buildcraft mod, ale cholercia, dużo surowców. Ewentualnie mamy Ender Quarry, tylko że tak, będzie dużo, dla odmiany tutaj potrzebujemy edkowatych oczek, z tego co widzę. Książek enchantowanych, regalików, czyli dużo trzciny, troszeczkę złota i parę diamentów. Da się zrobić. Jaka jest różnica między zwykłym quarry a tym buildcraftowym z tego moda? A mianowicie buildcraftowy robi po prostu dziurę. Wszystko co wykopię to zostawię. Taka dziura się robi coraz większa aż do bedrocka. Quarry drugie, ono się nazywa endowe. No chyba wszystko wykopałem. O, krzaczek tu rośnie? No patrzcie. Kurde, jaka kopalnia, ja cię piórkuję. A ten drugi quarry będzie wydobywało nam surowce, ale nie będzie niszczyło terenu, że każdy blok, który wydobędzie, zastąpi dirtem. Na szczęście tego dirta mu nie musimy dostarczać. O, uranium. Fajne. Podobają mi się te kolorki. O, czekajcie, tu coś zostawiłem? Co to jest? No nie, no na suficie to nie zamierzam zbierać. Chyba, że coś cennego tak naprawdę. Ło! Dawaj, tego Tina trochę. Tina.
Dobra. Czekajcie. Schowamy się tutaj. Aaaa! Czekajcie. No dobra. Teraz tak, wydostańmy się stąd może. To może popłyniemy z prądem. Lepsze to niż wydostawanie się stąd. A to co to? Z moda Railcraft Sulfur. Siarka. Siareczka bierzemy. Pyłek. Aha, czyli to jest... Dobra, melinium. Natomiast... To sobie zbierzemy. Dużo fajnych nowych rzeczy, powiem wam. Oto to znowu to coś z Ars Magiki. Dobra. A się tak... Coś nie rozglądam, widzę. A czekajcie to. Pająki słyszę! Aha! Chodź, pająk. Na klatę! Oj! O kurna! Jezu! A! Jeszcze dwa! Teraz takie dobre pytanie. Czy na górze jest spawner, że ich tyle spadło, czy po prostu miały tyle czasu? Wzięliśmy te nitki? Wzięliśmy. A to co to? Kolorowy klocek, którego nie mogę podnieść. Już mam pełno badziewi. To wyrzućmy. Aha. Czekajcie. Podsadzimy się. No dobra. Teoretycznie... O, jeszcze tin. Ja jestem ciekaw, co jest na dole. Więc chyba pójdę na... Tam musi być cywilizacja. Dobra. Chrzanie ich. Niech się tam biją. A, no proszę, opuść... Silver! Srebro! Thermal Expansion. Kolejny mod. Oczko mi niepotrzebne. Ale srebro? Z miłą chęcią. Okej. Co tu? Uranium. Shit! Coś szumi. A, bo to by... woda będzie mi tak szumiała. A to? I tamto? Shit, tu trzeba to rozbroić. Ale pierwsze żelazo. Bez żelaza będzie kiepsko. O. Może by to... Tutaj podrzucam. O właśnie. Dirta. Kosteczki się przydadzą. Pochodni mamy od groma, więc... Wiecie co? Ja chyba wezmę... się zmienię i podlecę do domu, zostawię... rzeczy. To chyba dobry pomysł. No bo bez tego musimy sobie jakieś radzić, no. No dobra, to ja szybciutko lecę. I robimy cięcie. No i już jestem z powrotem, kochani. W międzyczasie, bo jak poleciałem, tam przepaliłem troszeczkę tego żelaza, co znaleźliśmy, nie? A zrobiłem tam jeszcze parę kilofów. No i, że tak powiem, będzie dobrze. O cholera, ale zostawiłem niepotrzebnie... Kurna, kobel. A będzie mi teraz potrzebny... Bo jak tam dojdę do tego? Chyba, że... Czekajcie. Przekopiemy się. Jestem ciekaw, co to jest to niebieskie. Słuchajcie, to fajne jest jakieś. Co to jest? Nie sięgam! Dobra... Szafir! Co można z szafirów zrobić? Nie z tego... Nie z dirta, tylko... No, oprócz bloku. Siekierka.
Aha! Kill off. 5 ataku. I miecz 7 ataku. No, lepszy o jedno. Kill offy mogą być ciekawsze. Pozbieramy. Zobaczymy! Mam nadzieję, że nie spadło. Tam już widzę lawę. No dobra, to drugie. Czekajcie, co to było tam? Cholera jasna, no. Jak tam się dostać? Rawel biednemu na głowę. Kurde. Dobra. A tutaj sobie mamy już wystarczająco kobla, żeby sobie zrobić... A! I zobaczyć, co tu jest. Peridot. Shit! Trzeba to zakorkować, badziewie. Gdzie to się... Dobra, powiedzmy, że tu. Kurczaczek, o. Tin będzie potrzebny. Tin zawsze smaczny i zdrowy. Okej. O rany. Ile żelaza. Ale to jest nic. Wierzcie mi, to jest tak naprawdę nic. Nic, nic, nic. Tarara. A to co to? Lead. Thermal expansion. Lead, lead i silver. A! Lead to jest ołów. O, ołów będzie potrzebne. A to widzicie, dużo surowców jest. Oj, to znowu to dziwne takie coś. Aluminium. Wiem jedno. Będziemy później musieli pomyśleć nad jedną bardzo ważną rzeczą. Ponieważ, tak jak mówiłem, surowce są nam bardzo niezbędne. Bardzo niezbędne. Oj, 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 ile peridiotu jeszcze tego zostawiłem. Mikmit nic nie mówi. No dobra, a co z tego? Czekajcie. O! To samo, to właściwie... Czekajcie, a to ile daje? Plus 5, 25, 7, 25! Czekajcie, 5, 25 i 7, 25. 5, lepszy, peridot jest lepszy. No dobra, to z peridotu sobie coś zrobimy chyba, nie? Uran? Znowu? Tutaj zaświecimy. Ojej! Emeraldy. Nigdy się tak nie cieszyłem z emeraldów jak teraz. Hop. Kupiemy. O Jezus, ile tu dobroci. No ale wy widzicie, ile tego jest. I by się przydało mieć, kurczę, ten... kopalnię taką automatyczną, albo przynajmniej zarąbisty jakiś super mega kill-off. Cholera, i tu żelazo. No nie mogę tego przepuścić. Czekajcie, oświetlę trochę. Na razie aluminium sobie daruję, bo to jest Tinker Construct. Pamiętacie Tinker Construct, co można bronie było robić własne, samemu? To na razie ojojoj. I tutaj byśmy... No nie, no nie mogę tak... Zostawić uranu i w ogóle... I bierzemy ołów. Srebro, ołów. Chryste, ile tego jest? No i niech mi ktoś powie, że backpack nie będzie, czyli ten niepotrzebny jest ten. Czekajcie, powolutku. Wracamy. I tam zakończymy dzisiejszy odcinek. O, stresujące. Sami widzicie, ile tego jest. I ołów, i o, że tak powiem, nietoperek. I uranium. Siareczka. Jeszcze tu uraniu. Ołów. O. Jak na początek zbiory genialne. Weźmy sobie to. Muszę sobie wymienić klawiaturę, cholera, za głośna jest. I dobra. Więc my tutaj, tak? Wtedy? Dobra. Szybciutko. No i widzicie, jak tu kurna robić krótkie odcinki? Ja nie wiem. Macie jakiś pomysł, bo ja nie mam pojęcia. Tam jedna osoba napisała, Venom, rób krótsze odcinki. No kurde, najkrótszy jaki mi wyszedł to 30 minut.
A są, że tak powiem, wciągające, chyba. Skoro oglądacie. No dobra. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Krótkie, długie, średnie, kuźwa, bo ja już sam nie wiem. Sami widzicie, Minecraft jest tak długi, że. Dużo tego to nie dostałem, tylko jeden. O, jeszcze tutaj mamy złoże. Złoże. Mamy złoże. I silver. I będziemy musieli pomyśleć, tak. Pamiętam, jeden z widzów napisał, że. A, Venom, zrób lepsze skrzynki, bo więcej pojemności mają. No tak, to wiem. To akurat wiem. Trzeba będzie pomyśleć, no ale z czego ja je zrobię, jak kurde, zobaczcie, nawet z żelaza baby mało. Bo jest mod, który pozwala nam robienie ciekawszych skrzynek, większych. Dobra. Najlepsze to są chyba diamentowe, o ile pamiętam. Jak zwykle zresztą wszystkie co do lepsze w Minecrafcie to diamentowe. Okej. I spłyniemy sobie. A, do lawy. O, co tu mamy? Znowu srebro. Jesteśmy bogaci. Dobra, tu koniec. I tu chyba zakończymy. To są rubiny. Z rubinów posegregujmy. 8, najlepsze. Jeszcze lepsze niż peridoty. A ten daje 6. No. Czyli z rubinów możemy sobie zrobić, wiecie co, pikaksy i mieczyk. Tylko skąd ja tyle rubinów wezmę? Ach, no dobra, kochani. Więc co to? Quantum Ore. To nie chcę na razie. Chociaż doświadczenie się przyda. Oj. Widzicie, jak to jest? No dobra, kochani. Mam nadzieję, że się podobało. Widzicie, co pod ziemią mnie czeka? To jest jeszcze pikuś, tak naprawdę. Bo co to jest? Nie to. To. Blutopas. Ars Magica. Nawet nie wiem, co to jest. Dobra, ale bierzemy. No widzicie, jeszcze nowa rzecz. Nowa rzecz, kolejna rzecz. I tak w kółko. Ej, 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 ej! Ja chcę stąd wyjść. Jeszcze rubiny zostawiłem. No, więc mam nadzieję, kochani, że się podobało. Dzisiaj na spokojnie kopiemy i wydobywamy trochę surowców. A w następnych częściach będziemy kombinowali, jak tutaj się ogarnąć. O, rubiny. Obsydian. Czy widzicie gdzieś diamenty? Nie ma. Więc z tego pie... Nie, co to? Diamenty! Diamenty! I kto mówił, że widzicie? Już bym skończył odcinek, cholercia. Dawaj. Jeden diament. Drugi diament. Trzeci. Zróbmy to pod wodą, bo... O, właśnie, bo tam była lawa. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Zapalmy światełko. No dobra, nie ma więcej. Dobry początek, cztery diamenty. Więc napiszcie mi, kochani, jak myślicie, gdzie mogło być więcej diamentów, bo to... To będzie bolało. Więc komentujcie, subskrybujcie, kopcie razem ze mną srebro i trzymajcie się do następnego. Hejka!